Hej, hej, siemano, ja jestem Axerfish i witam was ponownie w Naruto Storm 3. Ponownie w trybie fabularnym, mój Boże. Odcinka nie było tak długo, że ja już sam nie pamiętam, na czym skończyliśmy, tak więc muszę to sobie ogarnąć, przede wszystkim. O, Shikaku tutaj porozumiewa się dzięki technice Inoichiego. To jest coś takiego, co jest takim zastępstwem trochę telefonów komórkowych. Taka telekineza, telepatia, kurde, nie wiem jak to można nazwać. Oni po prostu w swojej głowie słyszą głos Shikaku. O, właśnie. Jest tutaj wyjaśnienie. Jutsu Inoichiego pozwala mi mówić bezpośrednio do waszych mózgów. O mój Boże, brain. Ale dobra, skupmy się na fabule. Bo to już się stało ogólnie znanym faktem, że właśnie Killer Bee i Naruto już się wydostali i lecą, żeby dołączyć do wojny. No a tutaj mamy dwie tajemnicze postacie, które podążają wspólnie. Kim oni są? Zaraz się dowiemy. Prawdopodobnie. No dobra. Tajemniczo. Edo Tensei na shinobi ni shiroi bakemono ga aite ga. Wszyscy walczą, wszyscy wciąż walczą. A, Naruto teraz użył podziału cienia, aby pomóc wszystkim na polu bitwy. Dzięki temu, no, będzie mógł być wszędzie po prostu. Będzie mógł pomóc Kage, będzie mógł pomóc przyjaciołom. Przyjaciołom, przepraszam. Ja tutaj jestem dobry z Polaka, nie wiem czemu mi się tak powiedziało. No i dobra, ruszajmy, B. Dawaj, przestań rapować. Chociaż to był fajny rap akurat. Lecimy, moi drodzy. Naszym celem jest dostać się na pole bitwy. Tak jest. Naruto i Killer Bee są już pełni siły, nastawieni na walkę. Już pewnie nie mogą się doczekać, kiedy stanie przed nimi masa potężnych rywali. O, ruszaj. A, sorry, nie w tę stronę. Ja się zastanawiam, czym oni mi tu iść nie chcą. Widzicie, nawet mi się zdarza pomylić. Dobra, już chyba sobie ogarnąłem fabułę. Masakana. No. Te tajemnicze postacie spotkały się z Naruciakiem. Kim jesteście? No proszę, kogo my tu mamy? Itachi oraz Nagato. Tak dla przypomnienia, Itachi jest bratem Sasuke. Natomiast Nagato sterował ciałami Paina. No i w tym momencie oni oboje zostali przywróceni do życia przez Edo Tensei. No i jak widać, chwilowo jeszcze mają panowanie nad sobą, ale w każdym momencie Kabuto może sprawić, że oni je stracą i będą musieli walczyć z Naruciakiem. Niestety. Ale póki co sobie swobodnie gadają. Fajnie, bo mogą to wykorzystać do wymiany informacji, co w tym momencie się dzieje na świecie i tak dalej, co z Sasuke, co z przyjaciółmi i takie tam. Naruto, o, Itachi ma jakieś pytanie do Naruciaka. O kurde. No i Kabuto tutaj się uaktywnił.
Nie ma już czasu na rozmowy, teraz czas na walkę. Cóż, widać, że jeszcze świadomość mają, ale nie będą mogli panować prawdopodobnie nad swoimi ciałami. Więc Naruto pewnie sobie pogada z Itachim podczas walki. Start battle od razu. Co mi tam? No tak, mamy walkę z odrodzonym Itachim. No i Killer Bee jest naszym supportem tym razem. Tym razem to już nie jest trening, tym razem to jest już poważna walka. W końcu to jest tak, jakbyśmy walczyli z Kabuto. Bo w końcu to on steruje tymi wszystkimi ciałami. A ja coś sobie długo nie grałem w Naruto i teraz muszę sobie ogarnąć, bo... A, coś mi nie idzie. O, ładne combo mi wyszło. Ale ono jest już nudne. Ja nie mogę, chcę grać kimś innym, a nie Naruto. No serio, już mi się znudziło granie Naruto w tej wersji. W ogóle se trafić nie umiem, on ma mało tych jutsu wszystkich. O, dobra, trafiłem go wreszcie. Nie wiem, co mi daje... O, to jutsu. Jeśli przytrzymam sobie trochę kółko, to dostaję takie złote coś. Taką złotą aurę i nie mam pojęcia, co ona mi tutaj daje. Może wy wiecie, to mi podpowiecie. Chociaż myślę, że prędzej mógłbym o to zapytać w tym, w walce online, bo wiem, że więcej ludzi ogląda online niż fabułę. Chociaż o fabułę też prosiło kilka osób, więc stwierdziłem, że nie mogę jej zaniedbywać. Już powoli będziemy dobiegać do końca, zaraz będzie prawdopodobnie walka z Madarą, taki spoiler. Ja już szczerze mówiąc tą grę przeszedłem kilka razy chyba, więc... Nie no, nie kilka razy. Raz albo dwa ją przeszedłem, dosłownie, więc... Więc jakoś średnio jeszcze ogarniam po kolei, co jak było, bo to było kilka miesięcy temu. No ale dobra. Powoli nam się drewno odradza. Cały czas na jeden kompos go bierzemy. No ale pięknie, zjechaliśmy Itasia. A, bo tam jeszcze była jakaś taka misja dodatkowa, żeby 6 razy użyć jutsu substytucji. No chyba nam się to udało. Aż sobie łyknę coli z tych wszystkich wrażeń, słuchajcie. O, jak ładnie. O. Ach, ten smak. Itachi, anta wa Sato to Sasuke o mamoru tame jibun o akuto ni misekake shinda. No, Naruto mówi, że wie o wszystkim. Wie, że Itachi udawał tylko tego złego, by obronić wioskę i swojego młodszego brata. Ale teraz wyjawia mu, że Sasuke próbuje, znaczy usiłuje, planuje, o, planuje, to będzie dobre słowo, planuje zniszczyć Konohę. To jest takie... No niefajne dla Itasia, no on oddał życie za... On oddał życie za tą wioskę, a Sasuke chce ją zniszczyć. No to jest fuck logic man i ja po prostu go nie ogarniam. W ogóle Sasuke jest nielogiczny. A szczerze, średnio go lubię i jakoś tak... Tak uważam, że w tym, co on robi, to nie ma żadnej logiki, że to jest taki egoistyczny, kurde, koleś i mam go gdzieś. Natomiast Itachi go bardzo lubię, Itachi jest dosyć poważny i Itachi zawsze myśli racjonalnie. Nawet jeśli musiałby siebie poświęcić albo swoich najbliższych, to dba o dobro... Nie tyle swoje czy jednostki, tylko dba o dobro ogółu. No proszę, co się okazało? Nie wiem, czy pamiętacie. Nie, tego w grze jeszcze nie było pokazane, ale kiedy Itachi walczył pierwszy raz z Naruto, może nie pierwszy raz, oni się kiedyś spotkali w lesie. Chyba była taka retrospekcja nawet w grze, że oni się spotkali w lesie. Wtedy Itachi umieścił wronę ze swojego genjutsu w Naruto. Nie wiadomo, jakim cudem ona tam przetrwała tyle, ale dobra, to jest nieważne. W tym momencie uwolnił tą wronę i chyba, tak, właśnie prawdopodobnie dzięki tej wronie będzie mógł uwolnić się z Edo Tensei. What the fuck, man?
What the fuck? Chcę czekać, nie pamiętam dokładnie jak to było. Dlaczego on dzięki tej broni się uwalniał? O, i też odzyskał kontrolę. To jest jakieś jego nowe genjutsu, słuchajcie. No to chyba w tym Naruto tak na zapas umieścił tą wronę. No i wyszło mu to na dobre w sumie. Dzięki temu teraz będzie mógł pomóc w tej wojnie. Bardzo dobrze. W ogóle ta wrona wygląda komicznie z Sharinganem. そうなった時、移植した俺の目にこうして、お前からカラスが現れ、サスケに現実をかける。そういう手はずだった。そういう手はずって。でも、なんでそのカラスを俺なんかに？お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそ、サスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかより、あいつのことを兄弟だと思ってるからだ。 O, ja pamiętam jak Naruto jeszcze miał tego takiego wkurwa na Itachiego, że to ja go traktuję jak brata, ty nie masz prawa się nim nazywać, takie tam. No, a Itachiemu się to spodobało. I dlatego uwierzył, że Naruto jest tym właśnie, który może wyciągnąć Sasuke z tej tak zwanej ciemności. Mój Boże, jak to mrocznie brzmi. No, trochę przegadany ten odcinek będzie, z tego co widzę. No, nie musisz się więcej martwić, Itachi. Zrobiłeś dla wioski więcej niż ktokolwiek. Zostaw resztę dla mnie. I ten mainstreamowy uśmieszek. O, o, o. Coś się dzieje z Nagato. No tak, Kabuto teraz postanowił wykorzystać Nagato. Bo skoro nie ma już kontroli nad Itachim, to jeszcze ma drugą zabaweczkę. Ukradł czakrę Killerowi. Swoją drogą, oni muszą mieć przerypane, nie? Tak... Świadomie, no są świadomi tego, że źle robią i chcą tego przestać, ale nie mogą. To musi być bardzo przerąbane. Widzieć jak, nieumyślnie ranić swoich najbliższych, prawda? Swoich sojuszników. I nie móc nic z tym zrobić. To jest naprawdę trochę przerąbane. I dosyć makabryczne. No i dobra, w tym momencie Naruto się będzie mierzył z Nagato. A, jeszcze nie mieliśmy okazji z nim zawalczyć. Dobra. I też nam trochę zjechał HP, ale nie będziemy się tutaj w ogóle uzdrawiać, nie będziemy marnować itemków. No i teraz Itachi jest naszym supportem. Super, super, trochę odmiany, ale mimo wszystko wolałbym... O, aha, on ma to takie jutsu, takie wiecie, odpychające. Ale dobra, słuchajcie. Cały czas jednym kombosem. No teraz go będziemy tak klać, o, rączkami cię chcę lać, no chodź, kombo, myślisz, że jak się uwolnisz, będziesz silniejszy, haci w D, z felu, chociaż wiem, że jesteś dobry i że tego nie robisz umyślnie, ale tak lubię wyzywać swoich przeciwników, to mnie tak motywuje do walki. Dawać tego Nagato. Już mi się drewno tutaj respi. Wow, chciał mnie zulcić chyba. Nie, przyciągnął mnie do siebie. Zapomniałem, że on ma takie przyciągające jutsu. Jak go to Amaterasu goni. O, jak fajnie. O, jakie to fajne. Chyba muszę częściej używać Itachiego jako supporta. Dobra. Amasz. Ostateczny cios. I rozwaliliśmy go dosłownie tak samo jak Itachi kilka minut temu. Na zdrowie. Ech.
naród Uzumaki wygrał tą bitwę. I zobaczmy, jak to się potoczy dalej. Aż jestem ciekaw, bo nie do końca pamiętam. O, Itachi przebił Nagato Naruto ostrzem Susano. Super. ナルト。じゃあ。ナガト。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。上部が常識、この俺は。この江戸伝とかいう術、気に食わねえ。 戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。 Rady Itachiego nie są takie bezpodstawne. Więc Naruto powinien posłuchać, bo tutaj Itachi dobrze prawi. 力をつけた今、他人の存在を忘れ、おごり、子に執着すれば、いずれ、マダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが、火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。 お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト。No. Tutaj Itachi mówi Narutekowi, żeby po prostu nie zapominał o swoich przyjaciołach. Że choćby nie wiadomo jak był silny, to żeby nie stał się taki jak Madara, żeby po prostu używał tej siły, żeby bronić innych, żeby pomagać innym. I że nie powinien się dać tej mocy zatracić. Ototo taronda zo. Uzumaki Naruto. Chotto matte kure. Ima no anta mo jokutetsu Sasuke ni aeru. Kondo koso. Iya. Ore wa hitori de nan demo shiyou to shi. 失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここでは。No, Itachi wyrusza gdzieś. Ha, ja wiem gdzie. Wy pewnie też, ale nie będę mówił, nie chcę już spoilerować nic więcej. No. Ośmiorniczka i Naruciak też powinni się pospieszyć. No i kogo my tu mamy? Dawni Kage się odrodzili. Czekaj, drugi Mizukage? Trzeci Kazekage chyba? Nie, czwarty Kazekage, dobrze. Czwarty Kazekage, drugi Mizukage.
Trzeci Raikage. No jeszcze nie wiem, kto jest resztą. No zaraz się dowiemy. Tsuchikage, nie wiem, który to jest. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Drugi. Dobrze, drugi. Oni tutaj wszyscy są z innej generacji niż czwarty Kazekage, więc oni go nie poznają. Może nie Kazekage, tylko... No, Kazekage, dobrze. Już mi się wszystko myli, słuchajcie. Tutaj wszyscy są od niego starsi. On jest tak naprawdę tatusiem Gary. Taka true. I prawdopodobnie czeka nas walka z nimi wszystkimi, więc no cóż. Będziemy potrzebować naprawdę, naprawdę dużo siły, bo oni są dosyć potężni. Tak, wyczuwają czakrę taką samą jak czwartego Kazekage. No i wyczuwają dobrze, bo to jest czakra Gary właśnie. Nadchodzi cała czwórka. Kurde, epicko to wygląda. Ale mam takie wrażenie, że wszyscy Raikage wyglądali tak samo. W każdym razie podobnie. Kurde, wielkie mięśnie, ciemna karnacja, długie włosy. Też ubranie w takim podobnym designie. No i wszyscy oznaczali się niesamowitą szybkością. To też, kurde, będzie dane nam poznać później. No proszę, tutaj zaskoczenie. Gara już nie ma w sobie jednoogoniastego, którego tatuś w nim zapieczętował. No i Gara mówi, że nienawidził swojego ojca. Ma do niego żal, że właśnie tą bestię w nim umieścił. No a teraz Gara stał się Kazekage, kurde. Tatuś, nie wiadomo, tatuś teraz nie wie pewnie, czy ma być dumny, czy kurde, ma być zakłopotany. A swoją drogą, tak oglądając pierwszą serię, sam bym nigdy nie przypuszczał, że Gara zostanie Kazekage. No, natomiast Mu jest drugim Tsuchikage. Co jest fajne, oni się znali jeszcze w dzieciństwie. Chyba. Co tylko dowodzi, jak obecny Tsuchikage jest stary.
Mnie to dobija, nie wiem. W innych anime to ludzie by musieli pić jakieś eliksiry, żeby tyle przeżyć. A tu proszę, on... Jego tam trzepie w krzyżu ciągle i takie tam, ale jest sobie w stanie latać i walczyć i podtrzymywać meteory, wszystko. No i dobra. Kurczę, nie wiem, czy rozpoczynać walkę, czy nie. Wiecie co? Myślę, że nie. Zostawimy to sobie na następny odcinek. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. No i mam nadzieję, że wam się podobało.